Kuba Badach, znany przede wszystkim jako mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, zdobywa teraz własne miejsce w branży muzycznej. Ostatnio dołączył do grona jurorów popularnego programu The Voice of Poland emitowanego przez telewizję polską. W przedpremierowych nagraniach z programu, które wyciekły do internetu, Kuba Badach wyznał, że od dawna żadna kobieta nie wprawiła go w taki stan, jak uczestniczka najnowszej edycji show. Jego emocje wzbudziły duże zainteresowanie wśród fanów i mediów. Choć Kuba ma już ugruntowaną pozycję na rynku muzycznym, wciąż bywa postrzegany głównie przez pryzmat swojej znanej żony. Nowa rola w The Voice of Poland to dla niego szansa na pokazanie się z innej strony. Tym bardziej, że zbliżająca się edycja programu już teraz budzi spore emocje, nie tylko z powodu jego obecności. Ale również przez iskrzące się napięcie między nim a Michałem Szpakiem, innym jurorem. Mimo, że obaj panowie mają różne podejście i często spierają się na planie, po występie jednej z uczestniczek zaskakująco znaleźli wspólny język. Kuba Badach doświadczył prawdziwego zachwytu podczas najnowszego odcinka The Voice of Poland, kiedy na scenie pojawiła się Anna Iwanek. Jego reakcja była pełna emocji, jak śpiewasz. To robisz coś takiego, że czekam na kolejne dźwięki, kolejne frazy. Naprawdę obłęd. Janice Japlin nam się objawiła, wyznał publicznie zaraz po jej występie, nie kryjąc swojego podziwu. Michał Szpak, zwykle mający odmienne zdanie, tym razem dołączył do pochwał, jesteś prawdą, na którą ten program czekał wiele lat. Występ Anny Iwanek odbił się szerokim echem również wśród pozostałych jurorów. Lanberry nie kryła zdumienia, mnie zatkało. Jesteś artystką przez duże a. Z kolei duet Tamsen i Baron nie szczędził superlatyw, określając jej występ jako zjawiskowy i podkreślając unikalność jej głosu. Premiera pierwszego odcinka The Voice of Poland, który z pewnością przyciągnie wielu widzów, zaplanowana jest na najbliższy weekend.